Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jest święto Trzech Króli. Wszyscy wiemy. Nawet rzadko nazywamy je świętem objawienia Pana, bo to taka popularna, znana nazwa. Teraz jeszcze pomnożyła się przez ogromną ilość pięknych chwil, radosnych, cudownych. Tak zwany orszak Trzech Króli idzie przez wiele, wiele miast. Piękne to i dobre, bo zbiera ludzi, tworzy piękną atmosferę bliskości, serca i ciepła. Jest jednak ale. I to ale wyrażę słowami niezwykłego człowieka, bardzo przenikliwego. Nazywa się Joshua Heschel, jest teologiem żydowskim i wypowiedział niezwykle istotne zdanie. Jeżeli Pan Bóg nie ma największego znaczenia, to nie ma żadnego. Wracam do tego zdania w kontekście właśnie tej uroczystości. Ponieważ ona jest pierwszym świętem bożonarodzeniowym, pokazującym, że Bóg dokonuje rzeczy tak niezwykłej dla człowieka. Podarowuje się w tak niezwykły sposób. Przychodzi do swoich. Jak mówi Jan, niektórzy swoich go nie przyjęli. Ale ci, którzy go przyjęli, otrzymali moc, aby stać się dziećmi Bożymi, czyli ludźmi na miarę Jezusa. Święto objawienia. Cośmy z tego odczytali? Czy zdążyliśmy zauważyć Boga? Czy On ma znaczenie właśnie takie? Ważne pytania.